A my szybciutko zapraszamy drugiego gościa, zwłaszcza, że drugi gość z daleka, bardzo z daleka, bo z samego Bejrutu, pan Rafał Grzelewski, Polska Akcja Humanitarna. Dzień dobry, panie Rafale, słyszymy się? Dzień dobry, tak, słyszymy się, wszystko gra. Witam serdecznie. Proszę powiedzieć, co Polska Akcja Humanitarna robi w tej chwili w Bejrucie i czy jest to operacja związana no, z tą tragedią ostatnią, czyli z tym gigantycznym wybuchem, którego świadkami byliśmy niedawno. Tak, no nasza pomoc jest bezpośrednio związana z tym, co się wydarzyło 2 tygodnie temu w Bejrucie w związku z tą wielką eksplozją saletry amonowej w porcie, która zniszczyła prawie połowę miasta i pozbawiła ponad 300 tysięcy osób domów. No, w pierwszej kolejności to, co my robimy tutaj wraz z partnerem lokalnym, który działa cały czas i pomaga ludziom, to jest możliwość odbudowy domów, które zostały zniszczone. Te mieszkania, proszę państwa, wyglądają tak, jakby to w nich samych doszło do eksplozji jakiegoś ładunku wybuchowego albo gazu. Czyli wszystko jest po prostu w nich roztrzaskane. No, ludzie, którzy tam wracają do tych mieszkań, właściwie patrzą na to z dramatem, ze łzami w oczach. Niektórzy tylko płaczą i nie są w stanie się pozbierać. Także to, co jest najważniejsze, to po prostu, żeby mogli wrócić do domu, które nadają się do zamieszkania. I to właśnie tutaj robimy, czyli dajemy im wsparcie finansowe na to, żeby jak najszybciej mogli te mieszkania przywrócić do ładu. No, część osób, które pracowały w tej strefie, która najbardziej ucierpiała, miały tam albo własne sklepy, albo pracowały w instytucjach, straciły źródło utrzymania, właściwie z dnia na dzień zostały bez pieniędzy, także one też dostaną od nas wsparcie po to, żeby mogły kupić jakieś najpotrzebniejsze produkty, wodę, leki, jedzenie, no, zanim nie poprawi się ich sytuacja. To są takie działania najpilniejsze, ale też to, co tutaj widzimy, to że ludzie są bardzo poranieni psychicznie, w dużej traumie. Właściwie nie ma tu nikogo, kto by nie mówił, że to ta historia z Bejrutu na nim nie wywarła wrażenia, nie tąpnęła. Tak jak mówiłem, no niektórzy ciągle płaczą, niektórzy są w trybie jakiegoś takiego nieustannego działania, że pomagają, dowożą posiłki, odwiedzają chorych w domach, organizują pomoc, angażują się w jakieś działania wolontariackie. No, wymagają wsparcia, bo to są ludzie naprawdę na skraju siły, także będziemy się przyglądać, jak my możemy tutaj pomóc, żeby zorganizować pomoc też psychologiczną i ich wesprzeć, bo dramat tego, co się wydarzyło teraz, no jest czymś więcej niż tylko zniszczeniem dużej części miasta. No to jest taka sytuacja, kiedy Liban był właściwie te 2 tygodnie temu i nadal jest na skraju katastrofy ekonomicznej, a ten wybuch dodatkowo Liban pogrążył. Także sami Libańczycy, to się wydawało do niedawna zupełnie nieprawdopodobne, będą wymagali pomocy humanitarnej nie tylko w Bejrucie, ale też w całym kraju. Libańczycy też pomagali i pomagają Syryjczykom, którzy tutaj schronili się przed wojną. Właściwie w przeliczeniu na mieszkańca ich tutaj, tych uchodźców, jest najwięcej na świecie. No a teraz sami będą wymagali pomocy humanitarnej, także być może wsparcia żywnościowego, bo tutaj w tym porcie był wielki spichlerz z żywnością, który został kompletnie zniszczony. Do tego portu wpływało 80% towarów i dóbr, które w ogóle trafiały do kraju. Teraz port jest wyłączony z użytku, wszystko trafia takim dosyć wąskim gardłem przez most powietrzny. Ale nie wiadomo, no, jak długo ta pomoc starczy. No, wszyscy wiemy, jak takie kryzysy humanitarne wyglądają, że w momencie, kiedy coś się dzieje, pomoc całego świata trafia, żeby szybko ratować. Natomiast potem niestety jest tendencja do takiego zapominania takich kryzysów, które toczą się i są kryzysami wieloletnimi. Jest na świecie naprawdę bardzo dużo. No, w tym roku doszedł Liban. Doszło też wielkie pogorszenie sytuacji w związku z pandemią koronawirusa, koronawirus jest w ogóle nazywany wirusem głodu w wielu biednych, najbiedniejszych państwach, bo tam przede wszystkim powoduje masowe bezrobocie, ludzie nie mogą wychodzić często z domów, ponieważ pracują na dniówki.
no to są pozbawieni pieniędzy i nie mają za co kupić jedzenia. Także to jest wyjątkowo pechowy rok i już w zeszłym roku ONZ straszyła pod koniec roku, nie wiedząc jeszcze o pandemii, nie wiedząc jeszcze, co się dzieje w Libanie, nie wiedząc na przykład o różnych sytuacjach klimatycznych, które powodują wielkie powodzie, że to będzie wyjątkowo rekordowy rok, jeżeli chodzi o liczbę osób, które wymagają pomocy humanitarnej. No teraz wiemy, że te liczby są jeszcze straszniejsze. Rozmawiamy w dzień, który jest Międzynarodowym Dniem Pomocy Humanitarnej. Zastanawiam się, czy to dla ludzi, którzy się zajmują niesieniem pomocy humanitarnej, dla pana, dla Polskiej Akcji Humanitarnej, ale także dla wielu innych organizacji, które się taką działalnością zajmują, czy to nie jest jakiś rok, który... taka prawdziwa apokalipsa, bo z jednej strony epidemia, która skomplikowała nam wszystkim życie, a im biedniejszy kraj, tym bardziej komplikuje. Z drugiej strony takie zdarzenia właśnie, jak ta eksplozja w Bejrucie. Czy to jest specjalny rok dla takich organizacji jak Polska Akcja Humanitarna? Czy pan czuje, że to jest wyjątkowy rok w pana pracy? Nie było tak złego roku od dekad tak naprawdę. I my jako pracownicy humanitarni, a szczególnie ci pracownicy, którzy są w terenie, to jest dla nich wielkie, wielkie wyzwanie, no bo w tej chwili na przykład obserwuję to, co się dzieje w Sudanie Południowym, tam gdzie są wielkie powodzie i gdzie Polska Akcja Humanitarna działa od wielu lat. No, musimy tam się przedzierać przez błoto, przez głęboką wodę. Czasami trzeba wynająć łodzie, amfibie, żeby dotrzeć z pomocą. Także czasami są to po prostu takie bardzo logistyczne problemy i one się pojawiają niestety coraz częściej. Z kolei są też w związku z pandemią koronawirusa wszędzie na świecie, także w tych krajach najbiedniejszych, wprowadzane bardzo ostre rygory i ograniczenia w poruszaniu się, w przemieszczaniu, które też dotyczą organizacji humanitarnych. Dotrzeć z pomocą w takiej sytuacji jest bardzo trudno. No, trzeba kombinować. Czasami są zamknięte drogi, czasami są odcięte miasta, czasami trzeba robić mniejsze dystrybucje. No, jest to wyjątkowo uciążliwe, no, ale też kryzys gospodarczy, który dotyka wszystkich, no, powoduje, że obawiamy się o finansowanie działalności humanitarnej właśnie dla tych krajów najbiedniejszych, tych najbardziej bezbronnych. Wydaje się to mało frasobliwe, żeby w tej chwili tę pomoc ograniczać i na poziomie państw, i na poziomie instytucji, ale też takiego właśnie naszego prywatnego myślenia o tym, co robić z pieniędzmi, bo wydaje się też, że ten świat jest taki bardzo wspólny i to właśnie pandemia koronawirusa pokazała, jak bardzo jesteśmy od siebie wszyscy zależni. No, wirus, który zaczął się tam gdzieś w Chinach jako lokalny problem, po paru miesiącach objął cały świat, także no, nie możemy zapominać o tym, co się dzieje nawet w tych najbardziej odległych od nas zakątkach i myślę, że no, Polacy dają radę. No, teraz widzimy wielkie poruszenie i takie pospolite ruszenie dla Bejrutu i otrzymaliśmy bardzo duże wsparcie i też inne organizacje polskie dostały bardzo duże wsparcie finansowe od Polaków, także widzimy, że no, z naszymi sercami nie ma problemów, ale jest dużo bardzo kryzysów, które się po prostu ciągną, które nie są medialne, ale to cierpienie ludzi, ich potrzeby na całym świecie są takie same, także no to też jest ten dzień, to jest okazja, żeby przypomnieć o tych wszystkich trochę zapomnianych kryzysach w Somalii, w Sudanie Południowym, tam gdzie akurat my działamy, ale to dotyczy niestety bardzo wielu państw tak zwanego globalnego południa i zaprzestanie finansowania czy zmniejszenie finansowania dla tych państw, czy ograniczenie finansowania, na przykład zmniejszenie finansowania dla Polskiej Akcji Humanitarnej, no to niestety przekłada się na to, że wielu osobom nie uda się pomóc i tego się najbardziej boimy w tym bardzo pechowym 2020 roku. Wspomniał pan o kryzysie finansowym, gospodarczym. Czy ten kryzys gospodarczy, to jest, który oczywiście oznacza, że państwa tną budżety, nie wszystkie, bo my nawet więcej wydajemy, ale generalnie inne państwa tną budżety, firmy oszczędzają, ludzie oszczędzają, domowe budżety. Czy to wszystko oznacza, że na przykład państwo też macie mniej pieniędzy? Czy Polska Akcja Humanitarna odczuwa to, że firmy i ludzie, którzy do tej pory was finansowali, mają mniej pieniędzy teraz?
Widzimy niestety taką tendencję i to jest nasza największa obawa, bo też widzimy, że ludzie oglądają każdą złotówkę, zanim ją wydadzą. No pewnie w pierwszej kolejności naturalne jest myślenie o sobie, o swojej rodzinie. No to czasy mamy niepewne, także też dostajemy głosy od innych organizacji, że jest gorzej niż na przykład w zeszłym roku. A problemów jest niestety więcej. No niestety kryzys spowodowany przez koronawirusa dotyczy całego świata, ale niestety nie cały świat dotyka go, czy odczuwa go jednakowo mocno. Tak samo z kryzysem klimatycznym. No niestety za wybory konsumpcyjne wielkich gospodarek, za wielkie emisje CO2, no płacą kraje te najsłabsze. No tam, gdzie mówimy o wielkich powodziach teraz w Sudanie Południowym, no jest to niestety pokłosie kryzysu klimatycznego i ocieplania się Oceanu Indyjskiego, a te kraje są bezbronne, więc myślę, że teraz właśnie to, co jest najważniejsze, to mimo wszystko wielka mobilizacja, no bo mamy jeden świat, jedną planetę, jeden dom, no i dbajmy o wszystkich jego mieszkańców, bo to się nam długoterminowo naprawdę wszystkim opłaci. To w takim razie, wracając do Bejrutu, proszę powiedzieć, czego państwo w tej chwili najbardziej potrzebujecie, czego Libańczycy w tej chwili najbardziej potrzebują? Po prostu pieniędzy, czy jakichś konkretnych rzeczy? Tutaj potrzeb jest bez liku. No tak naprawdę Bejrut teraz wstaje z ruin. Byłem tutaj na jednym z takich głównych placów w Bejrucie. Jest wystawiony na prędce zbudowany symbol, taka rzeźba Feniksa, bo Bejrut już wstawał z ruin bodajże 7 razy, odbudowywał się. Wszyscy są tutaj w trybie mobilizacji i odbudowy, także no przede wszystkim to, co jest najważniejsze, to żeby mieszkańcy Bejrutu mogli wrócić do domów. Potrzebny jest przede wszystkim spokój pod każdym względem, i politycznym, i gospodarczym, jakaś taka stabilizacja. No niestety w tej chwili panuje tutaj przede wszystkim strach i niepewność. To są dwa główne nastroje, które się odczuwa. No, tego się nie kupi za pieniądze, no, ale można Libańczykom pomagać też finansowo, no właśnie po to, żeby przede wszystkim mogli wrócić do domów, żeby mieli dach nad głową. A jak się ma dach nad głową, no to ma się już trochę poczucia bezpieczeństwa, już można ten świat swój powoli odbudowywać. Tak bym chciał, dla osób, które chciałyby się zaangażować w pomoc dla Libańczyków, czego państwo najbardziej potrzebujecie w tej chwili? Co Polacy mogą zrobić? No jesteśmy daleko, nie wiem, mam spakować coś i pocztą wysłać do państwa w Libanie, jakąś paczkę przygotować, czy co mam zrobić? No, nigdy wysyłanie pomocy rzeczowej nie jest efektywne. Jest to sytuacja absolutnie wyjątkowa. Przy tym kryzysie libańskim, przy każdym innym, przede wszystkim ważne jest wsparcie finansowe, bo większość rzeczy zawsze można kupić na miejscu albo w krajach ościennych. Można wynająć fachowców, tak jak my tutaj robimy, to znaczy wynajmujemy ludzi, którzy naprawiają te mieszkania. Najważniejsza jest pomoc dla nas, dla Pachu, pomoc materialna w postaci przelewów, darowizn, które można wykonać albo z poziomu naszej strony pachorg.pl, albo przelewem tradycyjnym. No i za te rzeczy po prostu kupujemy tutaj potrzebne materiały, zatrudniamy fachowców, no ale też ożywiamy trochę lokalny rynek pracy, bo tutaj bezrobocie wynosi aż 30%, więc no ważne jest, żeby też wspierać tych ludzi w taki pośredni sposób, ale dla nich bardzo ważne. Także zachęcam do odwiedzania strony Polskiej Akcji Humanitarnej i wspierania w ogóle Pachu, tak żebyśmy mogli działać skutecznie w różnych miejscach na świecie, bo tak jak mówię, no ludzie wszędzie cierpią tak samo. No teraz ten Liban jest takim tematem, o którym mówimy najczęściej. Jak długo państwo zamierzacie być w Libanie? Ta bezpośrednia akcja, jak długo pana zdaniem powinna potrwać?
Nie jesteśmy w stanie w tej chwili na to odpowiedzieć, ponieważ tutaj sytuacja na miejscu jest bardzo dynamiczna. Cały czas tutaj pracujemy z partnerem lokalnym, żeby odbudowywać te mieszkania. Wspominałem też o kolejnych działaniach, które tutaj będziemy musieli podjąć. Także wobec syryjskich uchodźców, których sytuacja jest tutaj najtrudniejsza, no bo to im pomagano przez lata, no a teraz na pewno odczują ten skutki tego wybuchu, także no zamierzamy w Libanie jako Polska Akcja Humanitarna mieć dłuższą obecność, ale w tej chwili trudno cokolwiek powiedzieć. Skupiamy się przede wszystkim na tej pomocy takiej natychmiastowej, czyli odbudowie mieszkań i wsparciu ludzi, którzy utracili źródło utrzymania. To proszę jeszcze na koniec powiedzieć, czy jak jest ze sprawą bezpieczeństwa? No Liban nam się kojarzy od lat jako dosyć niebezpieczne miejsce. Na dodatek jest to środek Bliskiego Wschodu, który generalnie to nie jest najbezpieczniejsze miejsce na świecie. Jak jest z państwa bezpieczeństwem i z bezpieczeństwem sytuacji? Czy ona się, czy ta sytuacja bezpieczeństwa się pogorszyła w Bejrucie po tej eksplozji? Wie pan, ja przyjeżdżam do Libanu i towarzysko, i turystycznie, a teraz jako członek misji Polskiej Akcji Humanitarnej właściwie od początku lat 2000 i znam ten kraj dosyć dobrze, jestem z nim też trochę emocjonalnie związany i zawsze się tutaj czułem bardzo bezpiecznie, czasami nawet bezpieczniej niż w Warszawie. To jeżeli chodzi o takie bezpieczeństwo osobiste. Oczywiście czasami zdarzają się gwałtowne demonstracje, czasami zdarzają się zamachy bombowe, ale zwykle one dzieją się w określonych miejscach i osoby postronne nie mają się czego obawiać. No teraz jest napięcie związane i z różnymi sytuacjami politycznymi, i z zaostrzającym się kryzysem gospodarczym. Natomiast my, jako Polska Akcja Humanitarna, nie odczuwamy tutaj zagrożenia. Wszyscy nas bardzo witają i widać, że ta pomoc z zewnątrz jest tutaj bardzo potrzebna. Panie Rafale, dziękuję bardzo za rozmowę. Życzę wszystkiego najlepszego, a państwa zapraszam na stronę pach.org.pl. Proszę tam zajrzeć i wpłacić choćby 5 zł, bo naprawdę warto i warto pomagać w ogóle, a w tej chwili Libańczykom zdecydowanie też. Pan Rafał Grzelewski, Polska Akcja Humanitarna. Dziękuję, panie Rafale. Dziękuję za rozmowę.